Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zagrajmy z Turą. Dzisiaj w odcinku zrobię sobie trochę polowań, no i potem dobiję parę leveli na tchórze. W międzyczasie tutaj będą leciały te polowania, a ja trochę poopowiadam, co ciekawego ostatnio się działo u mnie na postaci, co ciekawego dzieje się w Metinie i takie tam różne. Tam jeszcze wracając do tych polowań, uzupełniłem sobie do 60 poziomu polowania. Będzie można zobaczyć sobie. Nie całe te polowania kupiłem, tylko końcóweczki takie, jakie polecam brać, bo ja poleciłem. Na początku tam będą psy, których nie polecam brać, one mi się automatycznie wzięły, tak to reszta to sam wybierałem. I polecam ogólnie te potwory brać, jeżeli ktoś będzie sobie właśnie robił polowania, łatwiej jest je znaleźć, ubić i tak dalej. No i wracając do tego, co ciekawego dzieje się na Metinie. Otóż dzisiaj jest środa, jak to nakręcam, w poniedziałek o 18, czyli o 14. Prawdopodobnie dzisiaj też 16 to dodam. 14 było coś takiego jak Dzień Nauczyciela na Metinie. Od 18 zwiększyli exp i dodali drop rad pustelnika. Ja już na początku obcykałem się tam, jak tam w zeszłym roku było z tymi radami. Dowiedziałem się. No i postanowiłem pójść na expo, wiadomo, że tym rad mam dość dużo, więc nawet nie pchałem się na te metki i tak dalej. Parę tam sobie ubiłem, jak czekałem na spota. Było tak, że przyszedłem do domu. Spoty były zajęte, więc poczekałem o 24, przed 24, tak 23.30 zwolnił mi się spot. No to tam przygotowałem sobie postać, no i poszedłem expić. No i los niestety jest pechowy. W czwartek 10, jak wprowadzili nowe misje, zrobili coś takiego, znaczy zrobił się taki bug, że cięcie siodła, skille ogólnie konia nie zadają obrażeń. Stąpnięcie, ta fala mocy, cięcie siodła nie zadają obrażeń. Jeżeli jesteśmy na koniu, na wilku, na dziku, nie wiem jak jest na Bengalu i na tych walczących tygrysach i tak dalej. Wiem, że na mega wierzchowcach działa. Dlatego od 10 do 13 dzień w dzień byłem na metkach 7-0. Możliwe, że pokażę właśnie taką relację z tych metków w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, tam piszcie w komentarzach, chcecie tą relację z tych metków. Byłem na tych metkach. Ubiłem tych metków w ciul i niestety nie udało mi się wydropić mega wierzchowca. Znaczy w sobotę tylko nie dropiłem. Byłem taki, jak to się mówi, wczorajszy. No i nie udało mi się wydropić. 14 już była zablokowana możliwość, bo były rady. Więc byłem zmuszony do zakupienia sobie peleryn męstwa. Pelerynki dość dobrej cenie kupiłem, straciłem na tym no niedużo pieniędzy. Powiedzmy, straciłem tego kamola, co wydropiłem z best kapitana. Te pelerynki oczywiście nie starczyły mi do samego końca, trochę tam wyekspiłem. Postanowiłem ekspić, w końcu doekspić dwie 70, które tam wcześniej już sobie zacząłem. W najbliższych odcinkach mówiłem, że pokażę ogólnie wszystkie konta. No i udało mi się do expić. Expiłem 17 godzin. Zajęło, tak, bo 24 jak zacząłem, do 17.30 expiłem. Przy okazji tchórze wbiłem 78, te dwie 70 dobiłem. Na żelkowej tam wbiłem jakąś kulkę, bo tam ona miała mega wierzchowca, próbowałem nią, ale bodym to jest zupełnie nie dla mnie expienie. Po prostu napadała i tak dalej. Przepraszam. Kupiłem sobie w międzyczasie tarczę, pokażę wam ją przy prezentacji EQ, tak właśnie będę prezentował. Najbliższe odcinki to właśnie będzie prezentacja EQ, prezentacja postaci. Jeszcze tam przed łączeniem właśnie postaram się to zrobić. No i może tą relację właśnie z tych metków. No i właśnie zapraszam was jeszcze na nową moją serię z zarobków na Metinie. Prosiliście mnie, żebym zrobił zarobki, zrobiłem nową serię, będę tam dodawał co jakiś czas, nie wiem dokładnie co ile to, nie wiem, 2-3 tygodnie oczywiście. Będę nakręcał materiały z różnych sposobów zarabiania. Pierwszy odcinek, gdzie przypadł wam do gustu. Dużo łapek, było dużo wyświetleń. No i teraz kolejny temat, jakim chcę się zająć, to łączenie.
Łączenie serwerów. Moim zdaniem, czy łączenie jest potrzebne? Łączenie jest potrzebne ze względu na to, iż coraz mniej osób gra, stoją serwery puste. No wiadomo, większy ruch będzie, no ale też będzie więcej CH. Jedyne, co mi martwi, boję się o to, iż można stracić EQ i tak dalej. No i boję się, że nasz serwer będzie trochę przeludniony, ponieważ u nas będzie połączony będzie S1, S2 i S3. To są S1 i S2 są grywalnymi serwerami, tak samo jak S26. Oczywiście S26 nie zostanie z nikim połączony. No i nasz serwer właśnie zostanie połączony z S1. No i boję się, że będzie jednak za dużo tych ludzi. Będą zajęte wszędzie spoty, nie będzie iść ubić metka. Trochę się tego obawiam, ale zobaczymy, jak będzie. No i największa rzecz, jaka mnie denerwuje, nie będzie już Feniks, będzie jakiś Samos. Nazwa, nie wiem skąd wzięta, zamiast robić ankietę po prostu, żeby została, tak jak wybierają, łączą S1, S2, S3, to głosujcie sobie na forum, jaką chcecie nazwę, czy tam Monastyr, Feniks, czy Obsydian, tak? I tyle, a nie, kurde, wymyślili sami nazwy, nie wiadomo skąd i tyle. No, lepiej by było moim zdaniem, jakbyśmy sobie sami mogli wybrać, zdecydować. No, jeszcze przy tym łączeniu, wiadomo, ceny nie, jeszcze nie będą do końca ustalone. Ziemie gildyjne, gildie potracą, będę polował sobie właśnie na nową ziemię. No i ogólnie tak to łączeniu to chyba wszystko. No, ja nie mam zamiaru się tutaj jakichś wielkich debat na ten temat robić. Moim zdaniem tak w 80% jestem za tym łączeniem, 20% nie, obawiam się właśnie tej utraty EQ, nie podoba mi się nowa nazwa i nie podoba mi się to, że mogą być dość przeludnione te serwery, znaczy nasz serwer Samos. Co do przejścia, bo pytało mi się parę osób, czy przechodzę z Bomaster, bo ja tam planuję przejść. Ja osobiście nie przechodzę, nie planuję przejść na tą chwilę i w 90% nie przejdę do żadnego królestwa. Chyba że jak będę przychodził, nie rozwiążę mi ślubów i tak dalej, to może zwiększy się ta szansa do jakiejś, powiedzmy, będzie jakieś 80%, że nie przejdę. Jeżeli nie będzie się tracić ślubów i tak dalej, to jest 80%, że nie przejdę, 20%, że przejdę. No i chyba tyle co do tego łączenia, do tego co tam było właśnie na tym evencie. No jeszcze właśnie z tymi skillami konnymi strasznie mnie to wkurza, że no nie działają, nie da się expić tak naprawdę, dali te 50%, a ja co, musiałem kupywać specjalnie pelerynki, męczyć się przy zgarnianiu spota, nie lubię za bardzo expić na pelerynkach, jest to dla mnie drażniące, wolę sobie pozbierać sam spota. I już mam taką o tyle wprawę, że to mniej więcej mi idzie tak samo, jakbym na pelerynkach brał, więc moim zdaniem no lepiej jest expić sobie bez pelerynek, tam jak mam jakieś 20, to raz na jakiś czas tam spota wezmę, ale nie non stop, to jest dla mnie zbyt nudne, lubię sobie pojeździć, pomachać tym cięciem siodła, pozgarniać. Tutaj właśnie za chwilkę się kończą te wszystkie Jezus Maria, jakaś chrypę mam, dopiero wstałem. Te wszystkie polowania, 8.31, właśnie się skończyły. Tutaj są te levele. W sumie te już się żem rozpędził. Levele właśnie, level upy minęły, już się kończy odcinek, więc pozdrawiam wszystkich na ekranie. Dziękuję wam za obejrzenie, zapraszam do wyczekiwania następnych odcinków. Na razie!